sorry, I don't speak well enough in Polish to make a speech in Polish, but I still speak a little bit of it. Although I'm not used to really speaking in public, I wish to express my gratitude and my love to the family. Pani Sokalska I Pani Szkilnik. This mother and daughter exhibited courage and kindness to save the lives of three people. My father, Dr. Szmajuk, my mother, Dr. Nina Szmajuk, and me, the little Juta, who was 6 years old. Wybaczenie przemówień, pragnę wyrazić moją wdzięczność i miłość do rodziny pani Heleny Sokalskiej i pani Jadwigi Szkilnik. Ta matka i córka wykazały się niezwykłą odwagą i dobrocią, dzięki którym uratowały trzy ludzkie istnienia. Mojego ojca, doktora Marka Szmajuka, moją matkę Ninę Szmajuk i mnie, malutką, sześcioletnią Żytę. In the face of great peril, these two women accepted the three of us under their humble roof and hid us in the chicken coop. And let us sleep above their bread baking oven. The danger was constant that we would be found, all of us would have been shot, including Yadja's little daughter, Noja, who would be shot on the spot by the Gestapo. As it was, their thatched roof cottage was directly across the street from the Gestapo. This, in a way, was protection because nobody would guess that there were Jews hidden under the noses of those who were their worst enemies. W obliczu niesamowitego niebezpieczeństwa te dwie kobiety przyjęły naszą trójkę pod swój skromny dach, ukrywając w kurniku i pozwalając nam spać pod piecem. Zagrożenie, że zostaną zdemaskowane, że my wszyscy, łącznie z malutką Lodzią, córeczką Jadzi, zostaniemy zastrzeleni przez Gestapo, nigdy nie mijało. Bo wszak ich kryty strzechą wiejski domek znajdował się naprzeciwko siedziby Gestapo. I w jakimś sensie to nas chroniło, gdyż nikt nie podejrzewał, że Żydzi mogą ukrywać się tak blisko swojego śmiertelnego wroga. Polish people are known for their courage, and both Pani Sokalska and Pani Szkilnikowa were perfect examples of the strength of character. Their descendants for generations to come must be very proud of their ancestors. Just two brave women who stood up in their own way and resisted injustice to other human beings. Polacy są znani ze swojej odwagi i zarówno pani Sokalska, jak i pani Szkilnik są idealnymi przykładami takiej siły charakteru. Ich potomkowie przez wiele kolejnych pokoleń powinni być z nich bardzo dumni. Dwie odważne kobiety, które w swój własny sposób przeciwstawiły się niesprawiedliwości wobec innych. Three generations of my family and my husband and my friends have come from America to say thank you and honor them. These two women are truly righteous among the nations. I also want to express my thanks to the Israeli Embassy and Ms. Eva Rudnick in particular for finding and contacting me as well as Mr. Maximilian Szkilnik and making this touching ceremony possible. Now I would like to introduce my Mo, and my family, my daughter Lisa, my son Eric, my grandson Alex, my granddaughter Lauren, and my dear friends Annette and Rob, who all came from the United States to say thank you. And thank you for all that you've done for us. Przyjechały tutaj ze Stanów Zjednoczonych, żeby uczestniczyć w tej pięknej ceremonii. Bo rzeczywiście te dwie niesamowite kobiety, te bohaterki są prawdziwymi, sprawiedliwymi wśród narodów świata. Także chcielibyśmy w tym miejscu podziękować ambasadzie Izraela, pani Ewie Rudnick, wszystkim, którzy pomogli odnaleźć się tym dwóm rodzinom i doprowadzić ich do szczęśliwego końca w postaci tej pięknej ceremonii. Także państwo poznali rodzinę, która przybyła do Stanów Zjednoczonych oraz przyjaciół. Dziękuję. Maximilian Szkilnik, wnuk i syn bohatera.
chciałem podziękować w imieniu swojej rodziny. Jest tutaj mój syn, jest syn z żoną mojej siostry Rodzi, która niestety już też nie zmarła i nie dotrwała do tej uroczystości. Chciałem powiedzieć, że zostałem wychowany w takim duchu, że w każdym narodzie są ludzie i ludziska. Chciałbym na przykład taki dać taką sytuację, że w domu, gdzie Państwo się ukrywali, niemieccy żołnierze przynieśli gęś, żeby im zrobić Boże Narodzenie. Po wyjściu tego Wigilii Bożego Narodzenia powiedzieli: uważajcie, ten dom jest dłuższy niż w środku. Prawdopodobnie coś podejrzewali, ale nie wydali. I tak samo jest w każdym narodzie. Są ludzie i ludziska. Jedni pomagają, drudzy stoją z boku, a trzeci są przeciwko. Także jeszcze raz dziękuję w imieniu swojej rodziny. I would like to say that I was raised to believe that there are all kinds of people in every nation. For instance, just one quick story. Remember the home from the story I mentioned today. German soldiers appeared during the war in this home, and they brought geese to be cooked for Christmas. And when they were ready to leave this household, they said, be aware, probably there are some hiding places. This home is probably bigger than it seems. I think that they suspected something. They felt that there's some kind of hiding place in our home. But they never, told anyone about it. They never turned us in. And so that's the story to prove that there are all kinds of people in every nation. So again, thank you very much.